Porozmawiamy sobie na, jakby spróbujemy zrobić następny krok w stronę Macbetha, ale przede wszystkim spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli zakładamy, że już rozumiemy, o co chodzi w Macbethie, przeczytaliśmy ten utwór, mamy jakiś pogląd, no to teraz jest problem, co chcemy z nim dalej zrobić. Oczywiście możecie powiedzieć mi, no ale to my się spotykamy z reżyserem. Reżyser wie, jaki utwór, jak chce wystawić, no a my mu wychodzimy naprzeciw jako scenografowie. Ale powiem wam, że ja studiowałem tutaj 63 lata temu. Tak, w pierwszej połowie XX wieku studiowałem tu w tej akademii i od tamtego czasu jest bardzo piękny i dobry zwyczaj na Wydziale Scenografii tej Akademii, że ci, którzy chcą być scenografami, sami się zastanawiają, nim się spotkają z reżyserem, nad tym, jak oni widzą ten utwór, jak oni chcieliby go wyrazić na scenie. No a potem zgadzają się, czy się nie zgadzają z reżyserem, albo z nim pracują, albo nie, albo przewalczą swój punkt widzenia, no albo przyjmują reżysera i rozwijają go. Ale jest konieczne, żebyście wy sami mieli wyobrażenie tego, nie w jakich dekoracjach widzicie, bo to jest wtórne wszystko, tylko w jakiej sytuacji, w jakiej relacji chcecie zobaczyć Macbetha. Ja reżyserowałem 3 razy Hamleta i za 4 razem wpadłem na dobry pomysł, bo zawsze sobie myślałem, no Hamlet, no tam, no niby wszystko wiem na ten temat, ale najbardziej mi się podoba, jak stoję w kulisach i tak patrzę, oni tam grają, a ja jestem tak blisko tego wszystkiego. Myślę sobie, co byłoby jeszcze lepiej, gdyby Hamlet odwrócił się, podszedł do mnie i powiedział mi swoje monologi. Być albo nie być, mam to zmartwienie, nie wiem. No ale trudno, idę grać. I wchodzi na scenę i gra dalej. No, trudno jest zrobić spektakle jednego człowieka, który stoi za kulisami, więc trzeba było pomyśleć z panią Krystyną, żeśmy się zastanowili, jak to można zrobić inaczej. No, po prostu, gdyby z tyłu za sceną była garderoba, a w garderobie siedziało 50-60 osób, tyle by się zmieściło, mniej więcej, no to Hamlet wychodzi do tej garderoby, tam gra akcja, tam się odbywa akcja, w tamtą stronę, w stronę sali, która jest kompletnie pusta. Nie ma tam widowni. Ale my, jak kurtyna jest odsłonięta, widzimy, że tam jest pusta. Oni na tle czarnej takiej dziury grają. Ale to, co oni grają tam, to jest widoczne przez takie drzwi jak te. I jak Hamlet tutaj wchodzi, no to z nami rozmawia. I te wszystkie sceny kameralne nie są powiedziane tam do widowni, tylko są powiedziane tu do widowni. My jesteśmy uprzywilejowani, że nam pozwolili wejść do garderoby. A w garderobie Hamlet się zwierza ze swoich prawdziwych zmartwień, a tam gra w sztuce pod tytułem Hamlet. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że to jest chwyt, to jest jakiś hak. Zobaczycie zresztą ciekawostkę przyrodniczą, tutaj z panią Małgorzatą rozmawiałem, z panią profesor, która wam pokaże widowisko, które zrobiliśmy z panią Krystyną w Gdańsku na Długim Targu. Było 10 tysięcy widzów i na 20 scenach 100 aktorów mówiło przez godzinę Szekspira. No i teraz to, co się działo pomiędzy aktorami, pomiędzy tymi scenami i tą widownią, która się wtrącała, która miała, że tak powiem, jakby swój udział, a oni też z tych scen schodzili i rozmawiali z poszczególnymi widzami, no, wytworzyło jakby taką relację, która kiedyś w Teatrze Szekspirowskim obowiązywała. Ponieważ parter był stojący, a sztuczki były długie, nie?
No, 4 godziny to jest jak nic. No więc trzeba było ich zabawić troszkę, i aktorzy o tym wiedzieli, że trzeba zabawić. I Szekspir o tym wiedział, dlatego pisał śmieszne sceny. Macbeth się wcale nie potrzebuje takiej sceny, jaka jest ze spijanym odźwiernym, który wchodzi. I po to tylko się pokazuje w tym momencie, że Szekspir, ci, którzy grali te sztuki, wiedzieli, że to już jest lekko nudnawo. Trzeba by tu coś jednak, żeby ci, co stoją, się lekko poruszyli i zaciekawili. No, opowiadam o tym, dlatego że ta relacja mało jest uwzględniana. Dzisiejsza widownia jest pasywna. I wszystkie próby, że tak powiem, ożywienia jej, dawniej to bili, brawo, śmiali się, a teraz jakoś chodzę do teatru i coś tak dziwi mnie to, że tak jakby i nikogo nie było. Cisza taka, a potem entuzjazm. Ale ta cisza mnie tak dziwi. No w każdym razie musicie o tym pamiętać, że niezależnie od scenografii, musicie sobie powiedzieć, że no jaka by to relacja mogła być. Ja jednego Hamleta wystawiłem na Wawelu. Powiedziałem, że Wyspiański sobie życzył i chciał bardzo wystawić na Wawelu, no ale on nie mógł wystawić Hamleta na Wawelu, bo na Wawelu były koszary austriackiego wojska. No, ale jak Wawel jest nasz, póki co, to póki co, to można było wystawić Hamleta na Wawelu, nawet nie wystawiliśmy całej sztuki, tylko sceny. No ale na tych krużgankach i na tym podwórcu to miało fantastyczny wyraz i niezależnie od tego, czy to było lepiej zagrane, czy gorzej, czy to było lepiej wyinscenizowane, czy gorzej, to relacje tych aktorów na takie duże przestrzenie dobrze. Dobrze myślał Wyspiański o Hamlecie. Zresztą napisał w związku z tym właśnie studium o Hamlecie, bo chciał to wystawić w Teatrze Słowackiego, kiedy miał zostać dyrektorem Słowackiego Teatru i nie został. Mówię o tym, bo to jest jakby praca przedscenograficzna, że tak powiem. No i chciałbym na następne nasze spotkanie, a tu się zaraz namówimy, kiedy to by było, żebyście o tym pomyśleli i żeby każdy mi z was powiedział mniej więcej, jaką by chciał zrobić relację, gdzie by to ewentualnie mogło się odbywać. Potem można to porzucić, można zrobić wszystko, że się dzieje na scenie. No ale wiecie przecież, że scena, taka jak ją znamy i co się nazywa scena włoska, no jest wynikiem pewnego procesu. Przedtem były inne sceny, inna scena jest na wolnym powietrzu, scena grecka, no to spotykacie się z tym wszystkim, pani profesor z wami to przerabia. I to nie chodzi o scenę, tylko chodzi o to, że jest zupełnie inna relacja. Na przykład na scenie szekspirowskiej w pierwszym okresie było tak, że z tyłu najlepsza słyszalność była na balkoniku z tyłu za aktorami. Było cudnie słychać. Ale gówno było, przepraszam, nic nie było widać, dlatego że aktorzy byli tyłem, nie? Ale tam się zbierała elita i oni mieli brzydki zwyczaj mówienia, co oni myślą o tych, co tam grają na dole, nie? No więc taki był pomysł również. Potem mówię o tym dlatego, że tu spróbujcie najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie byście chcieli tego Macbetha umieścić, żeby on, żeby relacja pomiędzy widownią i aktorami, którzy to grają, była no, częścią tej treści, którą zawiera Macbeth. No. I teraz, jak już zaczniecie myśleć o scenografii, co będzie następnym naszym zadaniem i jak już będziecie mieli z tyłu głowy, że widownia jest częścią spektaklu, że ona jest niezbywalną częścią spektaklu, o tak bym nawet powiedział, no to wtedy zobaczycie bardzo.
zobaczycie śmieszną bardzo scenkę, właśnie to opowiadałem, bardzo śmieszną scenkę właśnie wśród tych aktorów, którzy przyjechali do Gdańska. Był Andrzej Chyra, który jest bardzo znanym aktorem, i pani Małgorzata Hajewska. Grali Poskromienie złośnicy. Poskromienie złośnicy, no i ona go kocha i narzuca mu się, a on się jeszcze zastanawia i nie jest taki pewny. No i teraz co się nagle wyrabia? Największy tłum się zgromadził przy tej scenie, 20 scen, tam rozchodziła się ta publiczność, ale tu się zgromadziło najwięcej, bo wszyscy chcieli zobaczyć Chyrę żywego. Bo go zawsze widzą w telewizji, widzą go na ekranie, chcą go zobaczyć żywego. No ale mało, że chcą go zobaczyć żywego, chcą też jego autograf. W związku z tym Chyra tu się podpisuje, a tam gra z Hajewską. Ona go kocha, no ale on niestety jest zbyt sławny, żeby... Rozumiecie? Wytwarza się coś, co nie ma tego w sztuce, ale to jest treść tej sztuki. Na tym to polega. Dlatego ta relacja nagle tak nas zabawiła i bardzo jakby zbliżyła do szekspirowskiego teatru. Ale wracam do następnego naszego zadania. No dobrze, ale jeżeli będziemy pracować już nad scenografią, no to musimy sobie, od czego by tu zacząć? No trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Trzeba sobie odpowiedzieć, kiedy się dzieje wasz Macbeth. Jeżeli sztuka Szekspira przetrwała tyle set lat i jest na scenie, pojawia się do dzisiaj, to znaczy, że jej wielkość musi być nie tylko w tym, że to jest historyczne wydarzenie, tylko widocznie charaktery tych ludzi, postacie, to co mówią, to nad czym się zastanawiają, to co przeżywają, widocznie jest w jakimś sensie nie tylko ogólnoludzkie, ale w jakimś sensie wieczne. Wraca. A jeżeli powraca, no to znaczy, że może by i dzisiaj to zrobić. No ale jeżeli dzisiaj, to gdzie? W jakim kraju by się to mogło dziać? Ja widziałem takiego Macbetha w Londynie, co wszyscy byli na czarno umundurowani. No ale rozumiałem, do czego to zmierza. Gdzie? W jakim kraju? Dlaczego chcemy tak zrobić? Dlaczego wybieramy ten, a nie inny? Ale teraz, żeby posłużyć się rzeczywistością, bo powiedzmy, że dojdziecie do wniosku, po co go robić, jakieś tam kostiumową z tego sztukę. Zobaczycie zresztą dwa warianty, bo tutaj mamy... Tak, jeszcze nie widzieli, ale będą oglądać. Dobrze. Zobaczycie z Tadeuszem Łomnickim i to scenografię robił Jerzy Szewski, nasz wielki przyjaciel, który zrobił takie historyczne kostiumy i tło, które mogłoby być jakby taką z przeszłości. A ten Macbeth, którego zrobiliśmy w Starym Teatrze z panią Krystyną, który jest zupełnie jakby inny, do dziś się odwołuje. A jeszcze bardziej udało się to zrobić niż na scenie, jeszcze bardziej udało się to zrobić w telewizyjnej tej wersji, którą zobaczycie. No ale skąd tu brać materiał? Jak tu się poruszać? Jak tu, gdzie... Przyniosłem wam mój tajny zeszyt. Mam taki zeszyt, do którego wkładam fotografie, takie obrazki z gazet wycinam, ze wszystkiego, które zwróciły moją uwagę. Co to znaczy? To znaczy, że w tym zeszycie jest to, co mi się podoba. Skąd mogę... Taką sztukę kiedyś reżyserowałem, gdzie było takie powiedzonko. Jedna pani mówi do drugiej, skąd mogę wiedzieć, co myślę, dokąd nie usłyszę, co mówię. No. To skąd mogę wiedzieć, co mi się podoba, dokąd nie zrobię takiego zeszytu, nie? No, więc zrobiłem taki zeszyt i nie zastanawiam się, do jakiej to jest sztuki. Nie zastanawiam się, czy kiedykolwiek z tego coś zrobię. Tylko myślę sobie, ale to robi na mnie wrażenie. To nie chodzi o to, że mi się podoba od strony estetycznej, tylko to mnie zaciekawia. O,
takich dwóch facetów. Ja nawet nie wiem, skąd oni są. Ale dobrze wyglądają, nie? Nie wiem do czego. O. A tu macie dalej. Co mamy dalej? A, tu macie fantastycznie. Ten, co wychodzi z drzwi, nie? To jest bardzo tajemnicze. Można by zrobić dekorację, że nic więcej nie ma, tylko te drzwi. Powiedzmy, że macie nagle monodram. I jest facet, który czasem schowa się i słychać tylko jego głos, a czasem wychodzi i opowiada, czasem stanie przed drzwiami. No i drzwi się zamkną, jest koniec. Nie mam takiego monodramu, nie wiem, co to miałoby być. To jest nasz ukochany minister oświaty. Ale zobaczcie, jak fantastycznie się odbija, jak karykatura się odbija w tym lustrze, nie? On tutaj udaje ministra, a tam wszystko widać, że to jest nieprawda. Jak to się stało, nie wiem. Ktoś zrobił przypadkowe zdjęcie w Sejmie i tak mu wyszło. O, to jest, żegna się z nami i odchodzi profesor medycyny nasz, Religa. Ostatnie zdjęcie ktoś mu takie zrobił. Fajne, nie? Odchodzi. Jakbyście potrzebowali, kończy się sztuka. No i jakieś odejście. A to jest, to mi się spodobało, bo to jest pięknotka, która grała też i w moim filmie. Zobaczcie, jak potrafiła się przekształcić, do czego zdolne są kobiety. I to jest fantastyczne. To trzeba o tym wiedzieć. Ale ona gra tu Marata Sada i tak się daleko posunęła. Ręce, to wszystko, to jest oczywiście dzieło charakteryzatora, ale to trzeba wiedzieć, że to jest możliwe. To patrzcie, to jest fantastyczne, to jest kopalnia. W kopalni, w każdej kopalni jest tak, że oni mają taki sznurek i to, co mają na sobie, w czym przychodzą, wieszają na tym sznurku i wyciągają do góry. I zahaczają ten sznurek. Tam są ich ubrania, a tu się przebierają w swoje robocze. Nie widziałem takiego spektaklu, a chciałbym zobaczyć, że wchodzą aktorzy, odwiązują sznurek, zjeżdża ubranie z góry, ubierają się i już grają ten króla, ten błazna, ten tam kogo chce, nie? To byłoby fajne. Nie zrobiłem tego, także możecie to wykorzystać. To jest bardzo ładna scenografia. Nic. Scenografia pod tytułem Nic. Dwóch tych, ale to bardzo by mi się podobało na scenie coś takiego. I nie trzeba się zastanawiać, jaką my zrobimy dekorację od strony estetycznej. To nie są te czasy. Musicie mieć jakiś pomysł, który by się wbił pomiędzy te tysiące obrazków, które oglądają wszyscy w telewizji. To wszystko jest obrazkowe. W związku z tym sytuacja scenografa jest o wiele trudniejsza niż dawniej. I w związku z tym wy musicie gdzieś w głowie mieć tam z tyłu... O, patrzcie, to jest... biuro. Dużo się akcja dzieje w biurze. Dlaczego nikt mi nie zrobi takiego biura? To jest fantastyczne. Zobaczcie, to jest, tak jak się buduje most czy coś, to wystają z niego takie te druty, bo to potem zawiną i zrobią tutaj, prawda, no, na tym jezdnię. Ale to jest dobra wierzba, nie? To jest dobra wierzba, jakbyście robili tego słowackiego, co tam wierzba występuje. No, to dlaczego nie walnąć takie wierzby, jak już ile, 30 lat temu zrobił, że ona jedzie na motocyklu Hanuszkiewicz i powiem wam, że to było fajne. Cokolwiek by śmiali się z tego, uważali, że Hanuszkiewicz głupi, ale to zostało w teatrze. Tak, dlatego, że to chciał powiedzieć Hanuszkiewicz, że słowacki słowackim i to bardzo ładnie, że na wsi mówią, przynajmniej dzieci powinny znać słowackiego, ale niestety ich marzeniem jest mieć motor. No to jakby na motorze ją przewiózł, to byłoby coś. No i właśnie on tak zrobił. A tutaj może właśnie taka wierzba byłaby dobra. O, zobaczcie, a jakby zrobić taką autostradę na przykład na całej scenie,
To jest trudne, ale to nie jest niemożliwe, żeby zrobić autostradę. A może właśnie przy takiej drodze by się działo, na takiej drodze może by się działo coś bardzo takiego przejmującego, że tak nic nie jedzie, czeka. Może na Godota trzeba by taką zrobić, bo zrobią zawsze takie... Może mi się spodobało takie. I takie można by zrobić, może na scenie. Nie wiem jeszcze jak, oczywiście trzeba by zrobić takie morze, po którym Pan Jezus może chodzić, nie? To jest dobre bardzo. Nie wiem, gimnastykują się tutaj, ale to oczywiście to jest tylko wtedy można zrobić, jeżeli widownia siedzi na balkonie. No bo jak nie siedzi na balkonie, tylko widzi to stąd, no to już nie możecie zrobić tego żarciku. Tutaj też biura są i tu oczywiście, jakbym się miał zabrać do tego, to bym patrzył, które z tych wnętrz, albo które dwa, albo zobaczy, jest najbardziej jakby najdziwniejsze, najbardziej takie, w którym się coś dzieje tajemniczego. To jest dobre. Patrzcie, tak wygląda stacja przeładunkowa tych kontenerów. Niby nic, a zobaczcie, jakie to jest tajemnicze, nie? A wiadomo, co tam w tych kontenerach? Nie wiadomo, co tam. A jakby się otworzyło i coś wyszło stamtąd. Albo żyło pomiędzy tym. No, oczywiście, że to bardziej jest do filmu, bo to jest takie duże, że tu nie ma takiej sceny. Ale coś z tymi kontenerami można by zrobić. To mi się spodobało. Patrzcie, to jest... Można by zrobić taką kurtynę. Co to zasuwają i tak się kończy przedstawienie, albo odsuwają i tak się zaczyna przedstawienie. Nie liczcie na to, że to może być tak zwana żelazna kurtyna w teatrze, przeciwpożarowa, bo ona zawsze zjeżdża z góry. Także jeżeli by zrobić, to trzeba by zrobić, ale to jest fajne. No i tu japońskie jest ten... tam, gdzie wykonują karę śmierci. Bardzo, bardzo przejmujące wnętrze. Nie dlatego, oczywiście, że trochę dlatego, że wiem, że tu jest kara śmierci, że to jest to miejsce. No ale niezależnie od tego, ta krata to robi to wrażenie. O, tutaj niestety musielibyście bardziej się przyjrzeć, bo ten fotograf robi fantastyczne zdjęcie spalonego mieszkania. Może dobrze byłoby czasem zrobić dekorację, potem ją podpalić i wystawić tylko to, co się uratowało. Zwłaszcza jakby to były żelazne meble, to by wyszło ładnie, nie, Małgosiu? No. Tutaj jest przejmujące, patrzcie, krzyż. Dobre, dobrze to idzie. Krzyż i ci zamordowani, co leżą na dole. Nie wiem, czy to chrześcijanie, czy nie chrześcijanie, ale to połączenie takie niespodziewane. Te trupy, które tak właściwie w tą ziemię wrosły, zrobiło to na mnie wrażenie. To nasi rodzimi faszyści, to będziemy 11 listopada mieli na własne oczy. O. A to, zobaczcie, to jest niesamowita scena. Widocznie znaleźli jakąś zabitą kobietę w jakichś tam mieszkach i złapali ją za ręce, za nogi, wleką tak, nie? Jaki to jest stosunek do człowieka. To dobrze, dobrze mieć po prostu w głowie takie obrazy. O, to jest fajne. To jest, ci, którzy nie chcą się ujawnić, trumną swojego kolegi, który zginął, odprawiają takie mniej więcej nabożeństwo. Tu dużo, dużo masek jest z najrozmaitszymi napisami, ale to jest fajne. To jest pierwsza klasa. To niosą to w pochodzie. Jeżeli dobrze się domyślam, to jest policyjna czapka. Prawdziwa jest czaszka z prawdziwego jakiegoś tego. No i policjant jest tak ubrany w porządnie białą koszulę. Czarny krawacik ma zawiązany. Dobrze, dobrze, dobry pomysł. Tutaj nawet nie jest wykluczone, że on lekko rusza szczęką, bo tu widzę, że jest drucik też taki zrobiony.
O, to są fajne sceny dwie. Zobaczcie, jakby na scenie zrobić z Macbetha taką bitwę. To by fajne było. A tutaj to Chodorkowski siedzi. Interweniowałem zresztą w jego sprawie, bośmy wszyscy uważamy, że siedzi niesprawiedliwie. A tu stoi policjant. Zobaczcie, jaka to jest dobra scenografia, dzisiejsza taka. Tylko tyle i nic więcej. Jak on siedzi tutaj i jak stoi ten policjant. To widzicie, każdy gra swoją rolę pierwszorzędnie. Co tu jeszcze mam? A, to jest dobre. To jest dobrze. To jest polska manifestacja. Służba zdrowia się przebrała. Służba zdrowia postanowiła postraszyć ministra i tak się ubrała. No i straszy, że nie ma pieniędzy. To mi się też spodobało. Nie wiem, do czego to jest, nie wiem, co to jest. W Polsce? To służba zdrowia to jest Polska. To jest Polska, tak, tak. To jest polska służba zdrowia. Zobaczcie, nie wiadomo skąd wykombinowali takie maski. Że sami nie zrobili, tym bardziej, że wszystkie są takie same. To też nie jest bez znaczenia. To jest dobry pomysł, że są takie same. I mają jeszcze kosy. To jest tradycja, że niby... O, tu mam parę ładnych rzeczy. Zobaczcie tych, co mają worki na głowie. Skolimowski zrobił film. Tam dalej też mam dobry taki dla niego. Niestety za późno wynalazłem, bo bym mu to przysłał, ten fotograf. Pokażę wam. Ale tu zobaczcie, jak to wygląda niesamowicie. Dobrze byłoby czasem zrobić coś takiego na głowie aktorów. Zaraz by lepiej grali. O, a tu to jest zamieszanie na trybunie, gdzie wybuchła bomba. I zrobiło, albo nie wybuchła bomba i zrobiło się straszne zamieszanie. Zobaczcie, co z krzeseł można by zrobić. Jaką fantastyczną scenografię można by zrobić z krzeseł. Nie? To jest takie... O! Patrzcie, jak można w jednym obrazie powiedzieć wszystko. To jest wojna, a to jest pokój. Jakiś fotograf zrobił w 1945 roku. Chłopcy się bawią, bo mają piaskownicę, a z tyłu, a co ich z tyłu? Oni patrzą do przodu, nie? To jest fantastyczny obraz. Fantastyczny. I widzicie, jak w jednym obrazie można, bo można dużo gadać słowami, ale w tym jednym obrazie jest powiedziane wszystko. No oni, o, to jest przyszłość. Ruiny ruinami. No i co z tego? Ja widziałem te ruiny też w 1945 roku, bo byłem w Warszawie zaraz po wojnie. No, ale chłopcy, to jest zwycięstwo. A oni się śmieją, do nich przyszłość. To jest dobry pomysł bardzo. Powiedzmy, że no, ten pomnik, to jest pomnik żołnierza na Pradze. Jakaś dziewczyna sobie przywiązała dwa sznurki i się huśta na tym. No i oczywiście przyłapali ją. No i afera się zrobiła, czy to wolno. W końcu ten żołnierz wyzwolił Warszawę, dlatego to jedno przy drugim przykleiłem. Wyzwolił Warszawę, czy to ładnie huśtać mu się na ręce. No, ale są inne pomniki, co byśmy nie mieli takich wątpliwości. I kto wie, taka huśtawka na scenie, nie wiem na czym by tam się miało ten, ale jest paru takich przywódców, co też wyciągają ręce. Zobaczcie, jakie to jest dobre. Nie musi być koniecznie ten sierp i ten, no, księżyc i gwiazda, ale zobaczcie, jak dobrze majaczy to wszystko za tą czerwienią. Jak to od razu jest jakiś wyrazisty obraz. Nie wiem do czego, ale coś w tym to, jak się zarysowało. No, tu by można było zrobić oczywiście Macbetha też takiej, no, brytyjskiej energii, nie? Tylko, że nie wiem, czy to był, ale w każdym razie zobaczcie, jakie to jest wyraziste. Jakie to jest ten układ tych kamieni, jakie to jest takie, raz się zobaczy i już się pamięta na całe życie. To jest dobry żarcik, bo tu macie jakby z 20 lat.
na szachownicy. Nie wiem skąd, co i jak. A pod spodem macie prawdziwe meble z lat 50. Ja teraz znalazłem mój zeszyt, w którym sobie narysowałem meble, które chciałem mieć. I bardzo to przypomina. I zobaczcie, to jest dobra scenografia. Nic więcej nie trzeba. Od razu wiadomo, gdzie, kiedy, w jakiej jesteście epoce. I ten obrazek, i to nawet ta flaszeczka. To bardzo charakterystyczne jest. Nie było przedtem takich w ogóle siedzisk. To się razem wyrobiło z plastikowymi tymi możliwościami. To mi się spodobało bardzo, ten chłopiec. Coś w tym jest takiego przejmującego. Nie wiem, jak ten fotograf to zrobił. Oczywiście to jest też problem oświetlenia, bo czasem się myśli, że wszystko musi być oświetlone gwałtownie i tak powiem kontrastowo, ale właśnie czasem takie oświetlenie, które jest tak bardzo jakby wypłaszczone, nagle zwraca naszą uwagę na wszystkie szczegóły i to ma to swój wyraz. O, ile ja biur widziałem w teatrze, a patrzcie, to jest prawdziwe biuro. Dlaczego by miało tak nie wyglądać? Prawdziwe biuro. I tu każdy ma swój jakiś tam zakamar, co siedzi. Nawet nie wiem, gdzie to jest. A, to jest dobre, bo to jest w Indiach, tam gdzie w Nowym Jorku. Facet się zgubił, opowiadał mi. I dzwoni do Indii, bo jest taki telefon. I mówi, że nie zna jakiejś ulicy, ma iść tam i tam, nie wie gdzie iść. To nie dosyć, że z tego biura powiedzieli mu iść dwa razy do przodu, trzecia ulica w prawo, a potem ten dom i ten. Wszystko mu wytłumaczyli, ci Hindusi. To jeszcze w dodatku mówił do niego człowiek nowojorskim akcentem. A to tak wygląda ich biuro, które obsługuje cały świat. Jakbyście się zgubili, to wystarczy znać numer telefonu i oni wszystko wiedzą. No, to jest dobra polityczna historia. Jak się na dół, a jak ten, no, co, a jak wygląda. Ale to jest też zabawne, bo to jest, oni wszyscy mają maski premiera Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, to by też był dobry pomysł do teatru, że nagle wszyscy są tacy sami. Nie wiem, do czego to jest potrzebne, ale ma to swój na pewno swój szarm. O, i tutaj zgromadziłem troszkę twarzy. Boją się, Hongkong się boi grypy, a w Japonii jest taki zwyczaj, że wszyscy zasłaniają twarz. To już jest przyjęte, kto tylko jest przeziębiony, a ponieważ wszyscy pracują, bo nie ma takiego usprawiedliwienia, żeby grypa czy coś usprawiedliwiała, że tak powiem, nieobecność w pracy. No więc wszyscy chorują na własny koszt, ale robią wszystko, co jest możliwe, żeby nie zarazić innych. To mi się spodobało. To mi się spodobało. I to dobrze jest pamiętać, bo tak się teraz zrobiło w teatrze, że mały udział jest twarzy. Mało się nad tym... A tu z kolei maski. No, jak myślimy o maskach, no to właśnie widzicie, o, tu są inne maski. Jak se każdy do siebie dobiera i każdy coś ma na twarzy takiego, co jemu się podoba. A przecież... A tu z kolei jest jakby dwa, widzicie, warianty. Jakby zrobić zielonego i czerwonego człowieka. Co ja tu jeszcze mam? To jest trudne do zobaczenia, ale to jest człowiek orkiestra. Po prostu przebrany. Tylko co jest ładne, że te wszystkie przedmioty tutaj i jego kostium są z tego samego zrobione. Dlatego on tak się mieni. Taki, ale prawdopodobnie o to właśnie chodziło, że on porusza te wszystkie instrumenty, które tutaj są, które grzechoczą, brzęczą i tak dalej. No a on jest jakby motorem tego wszystkiego i to chodzi o to, że on musi być tak samo ubrany, jakby z tych instrumentów jest zrobiony. No. Nie chcę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna moja książeczka.
ale tą specjalnie dla was przygotowałem, żeby wam powiedzieć, że tu jest jakiś sposób, że zbierając takie obrazki, porządkując je, przyglądając się im, jakby wyrabiacie sobie swój, to mi się podoba, to mi do czegoś będzie potrzebne, tego chcę. Jeszcze nie wiem gdzie, jeszcze nie wiem do jakiej sztuki, jeszcze nie wiem czy do filmu, czy do teatru, czy do jakiegoś widowiska, które jeszcze w ogóle nie istnieje w mojej wyobraźni, ale wiem, aha, taka twarz, a takie wnętrze, a i to tak, no, codziennie oglądacie jakieś gazety, czytacie może nawet niektóre i warto zwracać na to uwagę, dlatego że musicie o jednym pamiętać, że świat dzisiejszy jest całkowicie zobrazkowany. Dawniej tego nie było, no bo jak nie było aparatu fotograficznego, to wszystko można, musiałeś to wszystko namalować. Trzeba było namalować czwórkę Chełmońskiego, bo kto to mógł pokazać, a teraz czwórkę Chełmońskiego to ja mogę pokazać na filmie, że jeszcze się będzie ruszać, a nie tylko, że goni na kamerę, a ja uciekam. No, ale wtedy no, tylko ci, którzy mieli dotarcie do takiej galerii, którzy widzieli takie malarstwo, którzy umieli tak malować, którzy się poruszali w pewnym kręgu. A dzisiaj, kiedy telewizor przyszedł do domu, kiedy wszystko do was trochę mówi, a więcej pokazuje, naszym zadaniem, kiedy zabieramy się do pracy w teatrze albo kiedy chcemy zrobić film, musicie się liczyć z tym, że to nie jest tak, że widz nic nie widział i wy zrobicie pstryk, pstryk i on już, że tak powiem, się zachwyci. Bo on właściwie wszystko widział i teraz tylko trzeba kombinować. Nawet nie liczysz na to, czego nie widział, tylko w jakiej konfiguracji mógł jeszcze z tym się nie spotkać. Albo mógł nie zrozumieć, na co patrzy, a wy mu dopiero otworzycie na to oczy. Także trzeba mieć jakiś materiał. Nie jest wystarczające mieć ten materiał, że tak powiem, tak, a no widziałem tam. Nie, nieprawda, nie, nie. Trzeba to gdzieś gromadzić, trzeba to albo narysować, zanotować, albo wyciąć fotografię, czy no, gdzieś gromadzić ten materiał, dlatego że im będziecie go mieli więcej, tym będziecie mogli w pewnym momencie posłużyć się nim w sposób o wiele bardziej zaskakujący i o wiele bardziej taki, no, dla widza też niespodziewany. To jest moja prośba, żebyście się na przyszły raz zastanowili właśnie, gdzie byście chcieli umieścić tego Macbetha, co byście chcieli zrobić z widownią, i tu nie trzeba się bać, bo to nie jest problem taki, że wy to opowiadacie dyrektorowi teatru, a dyrektor teatru dzwoni, nie bierz tego scenografa do wszystkich swoich kolegów i już jesteście załatwieni. Rozmawiamy, fantazjujemy, żyjemy sztuką, nic nam nie grozi. Także wymyślajcie, co wam przyjdzie tylko do głowy, bo to będziemy próbowali z kolei wyeliminować te projekty, te pomysły, które będą się mijały z celem, a będziemy próbowali dopowiedzieć te projekty, które dają szansę. Także pierwsza rzecz, zastanówcie się, gdzie by można było wystawić Macbetha. Biorąc pod uwagę, że jest potrzebne kilka scenerii, a też i kilka pór dnia. Bo zbrodnia się dzieje w nocy i chyba musi się dziać w nocy. Wiedźmy na pobojowisku. Pobojowisko może być takie, jak zobaczycie w moim pierwszym Macbethie, gdzie jest pobojowisko zrobione i te czarownice wyłażą jakby. Skąd się biorą czarownice? Trzy baby oczywiście obdzierają trupy. To jest normalne. Pobojowisko było zawsze
bardzo takim nęcącym miejscem, no bo ci ludzie zabierali wszystko do tej bitwy ze sobą, a każdy przedmiot był cenny, bo ich było niewiele. Więc można było i tak pomyśleć, że te kobiety gdzieś tam obdzierają trupy. No, a jak się przenieśliśmy do Starego Teatru tym razem, tośmy pomyśleli, że lepiej jest, gdzie my widzimy trupy. No nikt nie widzi trupów, bo wszyscy się tak wstydzą, to jest takie, nikt nie chce widzieć. No, to włożyć go do worka i już zawiązać. Wiadomo, że jest. No to policzą, ile tych worków może być. To zrobiliśmy właśnie takie worki, no a żeby te worki można by mogły być, że tak powiem, obecne jeszcze raz, bo są potrzebne potem w jeszcze innych scenach, no to po prostu jadą do góry. A wisząc też robią wrażenie jakiegoś zagrożenia. Aha, to one czekają, jeszcze będą grać w naszym spektaklu. No ciekawe, zobaczymy kiedy. O, to była myśl, żeśmy tak zrobili z panią Zachwatowicz, taki pomysł do Macbetha. Także zastanówcie się, gdzie, jak widownia się układa w stosunku do waszej inscenizacji. No a też pomyślcie właśnie, czy byście chcieli widzieć tego Macbetha dziś, czy byście chcieli go widzieć w przeszłości. Przeszłość jest teraz o tyle zagrożona, że okazuje się, że ludzie strasznie lubią oglądać bajki. Tego nikt nie brał. Jak myśmy byli dziećmi, to myśmy chcieli być od razu dorośli. I wojna właściwie od razu nam to umożliwiła. Dlatego, że stanęliśmy na własnych nogach, błyskawicznie byliśmy dorośli i już odpowiadaliśmy za siebie. Zaczęliśmy pracować, ja miałem 15 lat, jak zacząłem pracować. Nie uważaliśmy tego za coś nienormalnego. I żadne bajki nam nie były w głowie. A teraz ludzie mają więcej czasu i strasznie lubią oglądać bajki w kinie. To największe pieniądze to przynosi. Takie z dzieci, nie wiem z czego, znaczy wiemy z czego to się bierze. Bierze się po prostu z braku zagrożenia, z braku jakby takich dziwnych, nie? Życie jest tak przewidywalne, tak oczywiste, tak normalne, że człowiek potrzebuje przenieść się. No, pewnie widzowie szekspirowskiego teatru za życia Szekspira też chcieli się przenieść w inny świat. No to przychodzili do tego teatru i tam coś się domyślali. Ale jaka była zasadnicza różnica tamtego teatru, a teatru dziś? Tamten teatr był teatrem słów. Co byli ubrani, jaka była dekoracja. Dekoracja nie była potrzebna, bo było wiadomo, że z prawa wyjście, z lewa wyjście, ewentualnie może być z głębi. No, publiczność tu, my mówimy, oni słuchają i wszystko, tajemnica cała skryta jest za kulisami. Po co mordować króla na oczach widzów, to nawet by cenzura nie pozwoliła na to. W związku z tym mordują króla, ale jak wychodzą, co opowiadają? Krew na rękach, jak oni to przeżywają, jakie to jest, to dopiero jest strach. A tam zabić, no zabili. Opowiadają, jak zabili. A dziś, niestety, ale teatr coraz bardziej staje się teatrem obrazkowym. No bo walczy z telewizją, walczy z tym, że widz ogląda ciągle, a to jakieś fotografia, skąd ja to wziąłem? Ja to też przecież wziąłem z jakichś pism, czyli że to istnieje w świadomości innych tak samo. Tylko może inni wybrali co innego, albo nie wybrali nic, bo na nic się nie mogli zdecydować, a mnie się to podoba. No, ale ta obrazkowość powoduje, że aktorzy mniej narzucają się słowami widowni. No a jest ważne, a jak jest ubrany, a jak gra, a jaka jest, jaka sceneria, a jakie oświetlenie.
co byśmy tu zrobili, że tak przywalić, żeby było, Jezus, tak, no, żeby było widać. To dawniej to nie było najistotniejsze. Ja jeszcze pamiętam teatr tuż powojenny w Słowackiego Teatrze. Nie. Aktorzy wypychali się na pierwszy plan i wypełniali sobą, że tak powiem. Dzisiaj oni też się starają oczywiście jak mogą, tym bardziej, że wielu z nich jest znanych i publiczność się im uważnie przygląda, bo ich dobrze, twarze ich dobre zna z telewizji i z kina. No ale niestety reżyseria, scenograf robią wszystko, co jest możliwe, żeby ożywić to, co jest, co mogłoby być tylko i wyłącznie powiedziane. No i czy my z tym możemy walczyć? Nie, myślę, że taki teatr jest. Teraz tylko chodzi o to, czy my, co się często niestety zdarza, jesteśmy świadkami, że scenograf, reżyser opowiadają coś, co im przyjdzie do głowy, byle tylko być oryginalny, byle tylko oryginalny oczywiście w tym małym kręgu, bo oryginalnym być szerzej jest już trudno. No ale tu, czy to było takie przedstawienie? Nie, to my zrobimy tak. A kiedy było? W zeszłym roku to już wszyscy zapomnieli. Można robić. O, to jest mniej więcej takie myślenie. W związku z tym dobrze jest się zastanowić, do czego my to robimy. Dlaczego chcemy zrobić to tak, a tamto inaczej. Dlaczego nie godzimy się na każdy pomysł, który nam przychodzi do głowy, bo nie każdy z tych pomysłów jest, rymuje się, jeżeli tak można powiedzieć, z tym, co byśmy chcieli opowiedzieć. Co chcecie opowiedzieć o Macbecie? Co was porusza najbardziej? Co was najbardziej dziwi? Kto jest bohaterem Macbeth? Bo Macbecica odgrywa olbrzymią rolę. Jest fantastyczną postacią. To jest jedna z największych postaci kobiecych w ogóle w literaturze dramatycznej. To, co ona opowiada, to, co ona przeżywa. To jest fantastycznie wymyślone też, że kobieta, wyobraźnia kobieca się uruchamia błyskawicznie i kobieta idzie do końca w swoich nadziejach. Ona mówi, dlaczego nie masz zostać królem? A kto ma zostać królem? Kto się tu nadaje? Tu nie widzę nikogo. Tylko ty nie masz charakteru. Jakbyś miał charakter, to byś od razu wiedział, co zrobić. Przyjeżdża, poderżnąć mu gardło i tego zwalić na innych i zostaniesz królem. Ale jak to się dzieje, to patrzcie, co się robi z Macbecicą. Ponieważ to jest kobieta, więc ona ma delikatniejszy, według Szekspira, delikatniejszą psychikę niż mężczyzna. I w pewnym momencie ona nie może znieść tej presji, że ona spowodowała tą zbrodnię. Że to ona go do tego namówiła. I nagle ona błąka się po nocy jako lunatyczka. Ciągle jej się wydaje, że ręce ma zakrwawione. No a w końcu umiera, tak, no bo już dłużej nie może znieść tej udręki. A Macbeth wręcz odwrotnie. On jak każdy mężczyzna mówi, chwileczkę, no ja muszę się zastanowić, jakie mam szanse. Ona mówi, co ty myślisz, szanse, no ma, a kto ma szanse, jak nie ty? No ale on się zastanawia, myśli sobie, a może już mam tyle, co mogę mieć i to przy tym bym pozostał, bo to już mam. Ona mówi, no ale to jest mało, coś tego, iść dalej. Ale w momencie, kiedy on już się rozpędził, już zamordował, już stał się królem, no to on już się nie cofa. I już go trzeba zabić młotkiem, żeby dobić, żeby, ale on pozostaje przy swoim. To jest piękne. Więc może tu gdzieś szukać tematu. Może tu gdzieś w tych charakterach więcej byśmy powiedzieli, niż robiąc jakąś inscenizację i starając się. Ja zrobiłem w tej
w tym telewizyjnym widowisku. Zrobiłem kawałek tego, co się dzieje niby za kulisami, no bo wydawało mi się, że jeżeli robię już widowisko telewizyjne, to mi to wolno. Widać, jak Macbeth zabija tych służących, którzy niby otruli króla. To potem wszyscy mówią, od razu się orientują, że to się stało. Mówi, a dlaczego ich zabiłeś? No przecież by się można było dowiedzieć, jak oni wytrzeźwieją, czy oni zabili króla, czy nie. No ale oni już nic nie mogą powiedzieć, bo Macbeth ich zabił. Także tą scenę pokazałem. Nie wiem, czy ona jest potrzebna, no ale przyjrzyjcie się, bo to tak właśnie na różne sposoby można o tym myśleć. Myślę, że to ostatnie, ten ostatni spektakl jest o wiele bardziej wstrzemięźliwy. No, też się wiąże pewnie z wiekiem reżysera, że jest bardziej taki, no, więcej mówią aktorzy, a mniej się popisujemy naszymi możliwościami scenicznymi. No ale jak zobaczycie jedno i drugie i zobaczycie jeszcze tych szekspirowskich aktorów, jak się kontaktują z widownią, to nie jest bez znaczenia, bo ja sam byłem zdziwiony. Wiedziałem, że to będzie zabawne i ciekawe wydarzenie i artyści się bardzo zapalili do tego, ale nie przypuszczałem, że to pójdzie tak daleko i że tak dalece jakby może wrócić z powrotem ta relacja widza, który chce uczestniczyć w spektaklu. Także weźcie to wszystko pod uwagę i zgotujcie mi jakieś propozycje. Przepytam wszystkich. Także nie liczcie na to, że ktoś się mignie. Waszym zmartwieniem będzie, żeby zaprezentować tą fantastyczną sztukę, naprawdę piękną, wyrazistą, no i najkrótszą sztukę Szekspira. I te głupoty gdzieś doszły do mnie, że bez czarownic robią. To jest głupota kompletna, czarownice są koniecznie potrzebne. Także czarownic mi nie skreślajcie, bardzo proszę, bo ja was skreślę inaczej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.